Halo, Fundacja Wuj Porada. Wujas, mój Adam? Tak, wujas. No co tam? Mam problem z alkoholem. Kurwa, nie potrafię przestać pić. Wiesz, co ci powiem? Wiecie, co mu powiedziałem? No co, czołóweczka, lecimy z tematem. Hej, kochany człowieku, witajcie właśnie Wujek Porada ze swojego studia nagrań z samochodu. A no dobra, nie o tym. Rzeczowko widzieliście scenizację, otworzenie rozmów telefonicznych, których mam dosyć sporo, prawdę mówiąc. Co chciałem powiedzieć właśnie o tym. Ludzie do mnie dzwonią, no bo gdzieś mnie tam oglądają. Ja mówię o tej chorobie alkoholowej. Więc, kurde, no mówią, chodzą gdzieś do terapeutów. Szukają po prostu pomocy. Widzą, że mamy ja do tego troszeczkę może inne podejście, więc dlaczego by nie spróbować też u mnie takiej pomocy zdobyć. Jak odbieram ten telefon, to już dzisiaj, kurde, ja oczywiście rozumiem tą narrację, bo tą narrację też miałem. A Boże, Jezu, byłem tak sfokusowany, już nagrałem tyle na ten temat filmów, ale kurde, powiem to jeszcze raz, kurde. Bo widzę, że dalej to działa w internecie, kurde. Ja cię uważam, że to jest kurwa kompletnie z dupy, ale oczywiście to jest moje, kurde, nie, żeby była jasność. To nie jest jakaś negacja ludzi, którzy to robią, nie? Tylko, że to właśnie sfokusowanie się na ten alkohol, że dzwoni, kurde, do mnie koleś i mówi: wujas, mam problem z alkoholem, ciągle chleję. Już mi się, kurwa, tego słuchać nie chce. Człowieku, ty nie masz problemu z alkoholem, ty masz problem ze sobą, kurde. Nie piłem, i tu pada jakaś data, 5, 6, 8, 10 lat, ale coś się w moim życiu wydarzyło i się odpaliłem. No, kurwa, po pierwsze, no, jeśli wydarzyła się jakaś duża tragedia, 90% społeczeństwa powie, rozumie, że tak się stało. A tak naprawdę też sami sobie damy takie przyzwolenie na to, żeby wrócić do starych nawyków. Ale tak naprawdę wracamy do starych nawyków, dlatego że one w nas funkcjonują, kurde. Naprawdę. Kochany, szanowny człowieku, no powiedzmy alkoholiku, czyli człowieku, który chlasz i to jest silniejsze od ciebie. Powiem ci jedno. Używasz tej substancji psychoaktywnej, bo to alkohol, mogą być narkotyki, tylko i wyłącznie dlatego, że kurwa cały czas masz ten bałagan w głowie, kurwa. Masz jakieś braki, będę mówił o sobie, braki w miłości, braki w akceptacji, kurde. A to, że pochodzę z rodziny, tak jak pochodzę i nauczyłem się radzić sobie z tymi brakami za pomocą substancji psychoaktywnej, w tym przypadku alkoholu. No to jest dla mnie naturalne, że ja po prostu po to sięgam, kurde, w takich momentach. Ale jak przepracuję sobie i zmienię sobie te nawyki, bo myślę, że można właśnie to zrobić i przestać się... Myślę, że właśnie... Bo po co nagrywam ten film? To jest taki trochę roast na to niepicie. Tak, to będzie roast na niepicie, kurwa. Na ciągłym skupianiu się, żeby nie pić, kurwa. Może w końcu skupisz się, człowieku, na tym, żeby być szczęśliwym, spokojnym, radosnym, kurde. Żeby się czegoś nie bać, a nie ciągle, kurde, skupiasz się na tym, żeby nie chlać, kurde. Kolejne 24 godziny, kurde. Ważne w abstynencji, pogoda ducha, takie pierdolenie, kurwa, no. A się uruchają zawsze, kurde, na to. To są oczywiście, to jest moja droga, wasza może być zupełnie inna. Ja nie mówię, że kurde, chlanie jest czymś super, kurde. Ja mówię tylko o tym, że myślę, że dzisiaj właśnie takie sfokusowanie się na tą abstynencję, czy sfokusowanie się na tym, kurde, alkohol to jest takie, tak, piję, przejebane. Przestaję pić, myślę, żeby nie pić. Też przejebane, bo ciągle o tym myślę. Potem zapijam, jeszcze gorzej, bardziej przejebane. No, potem znowu coś fajnego, bo nie piję, jest jakieś okej, ale za chwilę znowu wpadam w to i... I kurwa, ciągle. Oddala mnie to ode mnie po prostu. Oddala mnie to ode mnie. Nie mogę się przyjrzeć sobie, bo zawsze alkohol był zagłuszaczem moich emocji.
czego piłem, czego nie piłem. Kurde, był zagłuszaczem emocji. Jezu, jak ja sobie robiłem gałkę, bo ja nie piłem, nie wiem, kilkanaście lat, kurde, pięć lat, jak ja sobie robiłem gałkę, przychodziłem na mityngi, kurde, o, pięć lat trzeźwości, wiecie, te sprawy. Ja nigdy nie robiłem, ja miałem coś takiego, że nigdy nie robiłem tych urodzin sobie. Czy jakiś taki dyskomfort, jak się tam wtedy staje i śpiewają taką, wiecie, piosenkę, jak jest na... Niech mu światło pomyślności i tam ci nawykowo, a kto z nami nie wypije, a tam jest zmienione, kurwa, takie było to nie moje, już widziałem, że to nie jest do końca moje miejsce. I 13 lat nie piłem alkoholu. No i co, po 13 latach zacząłem pić alkohol? Kurwa, od razu, próbuję, kurde, nie, to był cały ciąg zdarzeń, kurde, po prostu cały ciąg zdarzeń, kurde, no. Dzisiaj nie chcę przekreślać, kurde, swojego poprzedniego życia, kurde. Bo gdyby nie tamto, to bym dzisiaj do was nie mówił. Nie miałbym tego, co mam. Nauczono mnie, o, teraz 9 na lat. No, Koterski się stawił, misiu, kurde. Super koleś w ogóle, kurde, żeby pojasnąć. 9 najpiękniejszych lat, kurwa, gdyby nie poprzedniego życia. Z takim ojcem, jakim miał, bo nie wiem, czy wiecie, kto jest ojcem misia Koterskiego. Myślę, że wiecie. Dzisiaj czuję wdzięczność za wszystkie moje dni w moim życiu. Nawet te, które, kurwa, byłem... obrzygane, srane miałem w spodniach, bo też miałem tam, gdzie siedziałem w więzieniu. Też czuję za to wdzięczność, po prostu, kurwa. Nie chcę ciągle mówić, że mam problem z alkoholem, że... Więc każdy, jak do mnie dzwoni, mówi, kurwa, stary, co by było, gdybyś walić na alkohol, kurde? Gdybyś zrozumiał, dlaczego ty po prostu musisz chlać na alkohol. Co cię tak bardzo w tą dupę boli, że ty, kurwa, potem nie masz nad tym kontroli, bo nie masz, bo wpadasz kociokwik, no to jest uzależnienie chemiczne, oczywiście też jest jak najbardziej, kurde, ale to jest taki kociokwik w umyśle, że ty, kurwa, już się zapętlisz, potem się, kurwa, no już masz taką deprechę, że wiesz, że to wszystko jest po chuju, za przeproszeniem, kurde, i najlepiej, żebyś się zabił, zapił, kurde, albo żeby cię coś przejechało, albo cholera wie co jeszcze, kurde, nie jesteś w stanie się z tego po prostu wyrwać, kurde. Czy abstynencja daje szansę na wyrwanie się? Daje, jak najbardziej daje, ale myślę dzisiaj, że abstynencja też daje, jeśli sfokusowanie się na abstynencji daje też trudną drogę, kurde, bycia blisko koło siebie, poznania siebie, czego się boję, co bym chciał. Więc wali się na alkohol, naprawdę wali się na alkohol, przestać się go bać, kurde. Przestać robić sobie krzywdę abstynencją, przestać robić sobie krzywdę, kurde, chlaniem, kurde. Zacząć po prostu żyć. Można nie pić alkoholu i też być szczęśliwym jak najbardziej, kurde. Oczywiście, kurde, na pewno ludzi, którzy nie piją alkoholu. Ale kurwa, oni non stop o tym nie pierdolą, za przeproszeniem, kurde. No już chyba to pomówiłem parę razy, ale tak, kurde, nie, pierwsza jakaś czy tam impreza, wiecie, bezalkoholowa, na której byłem. Jakieś tam rocznice aoskiej. Po tańcówkę i wszyscy, kurde, już jadą na parki, wszyscy ciągle gadali. A widzisz, bez alkoholu można, a bez alkoholu można. I wszyscy o tym alkoholu gadali, kurwa. Ja bym wtedy jeszcze ją kumał, ale już wiedziałem, że to nie jest kompletnie moje. Czy można żyć bez alkoholu? Można. Ale zapytaj się, czy możesz nie mówić o alkoholu. I to jest ważna rzecz, kurwa. Ktoś powiedział, Adam, ale ty wujas też jesteś hipokrytą, bo ciągle o tym nagrywasz. Pewnie, że nagrywam, kurwa. Dzielę się sobą. Dla mnie prowadzenie tej fundacji, prowadzenie grup wsparcia i nagrywanie film to jest po prostu autoterapia. Cały czas nad sobą pracuję. I dzisiaj wiem, że ta praca nigdy się nie skończy. Kurwa, nawet ja się z tego cieszę, kurwa, nie? Jak wyszedłem w pierwszą terapię, mówię, o, kiedy w końcu coś będzie? Palić to, kurwa. Jestem. To co, dzięki, że tu jesteście, dzięki za suby. Trzymajcie się. Zmień ten malwy.